Rozmowy o książkach, czytanie dzieciom, warsztaty, pokazy i niezliczone godziny rozmów o literaturze, rynku czytelnika, a także przyszłości księgarni. To był niezwykle udany pierwszy kujawsko-pomorski weekend księgarni kameralnych. Współorganizatorem imprezy, która swoje początki miała w Toruniu, był toruński antykwariat księgarski. To nie pierwsze takie spotkanie, ale pierwsze na skalę województwa. Do Torunia przyłączają się inne miasta, by rozmawiać o książkach, a mówiąc wprost, by ratować te małe, często bardzo urokliwe i jedyne w swoim rodzaju księgarnie. W Toruniu to 8 placówek, w których są organizowane spotkania autorskie, warsztaty, pokazy czy zajęcia dla dzieci. Kujawsko-pomorski weekend księgarń kameralnych brzmi dumnie, tym bardziej, że to nie pierwsze spotkanie z cyklu i zapewne nie ostatnie. Nie pierwsze i nie ostatnie. Jako kujawsko-pomorski weekend to jest pierwsze, ponieważ dołączyły do nas księgarnie z Włocławka, z Solca Kujawskiego i z Bydgoszczy. Wcześniej były to tylko toruńskie. Mamy nadzieję, że będzie nas jeszcze więcej w kolejne weekendy. No jest to inicjatywa, która ma zapobiec wymieraniu małych księgarni niezależnych, które w całej Polsce się powoli likwidują, a my na przekór temu chcemy, żeby te małe księgarnie przetrwały. Toruń ma takie wyjątkowe szczęście, że u nas na Starówce jest ich aż 8. Postanowiliśmy połączyć siły, ponieważ tak naprawdę nie jesteśmy dla siebie nawzajem żadną konkurencją. Każda nasza księgarnia specjalizuje się w jakimś dziale literatury, także właściwie możemy się uzupełniać. No i mamy grono swoich stałych klientów, ale chcielibyśmy pokazać się jeszcze szerszemu gronu. Dlatego właśnie te wydarzenia. Każda księgarnia organizuje jakieś spotkanie, jakieś warsztaty, jakieś zajęcia. Rozmawia z klientami tego dnia, częstuje słodkościami, kawą, herbatą. Chcemy po prostu zaprosić do nas większą liczbę ludzi. Wiem, że to nie jest lekki, łatwy kawałek chleba, bo wiem, że sporo pracy do tego stopnia, że no często nawet i na to czytanie brakuje czasu. W pracy. Tak, jakiegokolwiek księgarza by pan nie zapytał, czy księgarkę, no to stereotyp jest taki, że my siedzimy i czytamy, prawda, ale niestety nie i nawet w domu nie ma czasu na to czytanie. Czytamy dla celów zawodowych, czyli przeglądamy książkę, czytamy spis treści, czytamy wstęp, czytamy opinie, tak żeby móc klientom książkę polecić, ale na takie prywatne czytanie to czasu bardzo często brakuje. Ale od państwa fachowości, państwa zawodu zależy to, jaka książka na półce się znajdzie i wiem, że w tych małych księgarniach rzeczywiście łatwiej jest o dobrą książkę. Tak, tak. No, zajmujemy się tym, no, nasi toruńscy księgarze to już będzie jakoś 20-30 lat tutaj na rynku, także wiemy bardzo dobrze na podstawie współpracy z wydawnictwami, na podstawie recenzji blogów książkowych, jakie książki polecać klientom. No i podstawą jest znajomość klienta. Jeżeli to jest nasz stały klient, no to wiemy dokładnie, na co on czeka, czego on chce i dla niego mamy ofertę. No właśnie, po jakie książki, po jakie gatunki najczęściej sięgamy? Cały czas to są romanse? Są oczywiście wielbiciele romansów, są wielbiciele kryminałów, reportaży, każdy ma jakiś swój ulubiony dział. Książki dla hobbystów. No ostatnio zdawałoby się, że Toruń w ogóle kryminałem stoi, choćby po takich książkach jak takich autorów jak Marcel Woźniak czy tak. Robert Małecki. Tak. Mogłoby się tak wydawać. Specjalizuję się w kryminałach księgarnia Bukinista z Rubinkowa. Ja już jako antykwariuszka akurat mam tylko kryminały z okresu PRL-u, czyli tak zwane jamniki, srebrne kluczyki. Sama jako czytelniczka niestety nie jestem przekonana do kryminałów. Nie wiem, nie lubię czytać o śmierci, o zbrodniach i o tym, jak ktoś planuje jeszcze bardziej, w jaki sposób wymyśli kogo zabić. Wolę optymistyczne historie, ale są tacy klienci, są tacy czytelnicy i dla nich oczywiście te książki na pewno są wciągające. Pierwszy weekend lutego to były rozmowy o emocjach w książce. W rozmowach przewijał się też temat zimy. Nie zabrakło pytań, czy w ogóle warto kupować książki i dlaczego. Do tego warsztaty dla dzieci i młodzieży, w trakcie których nie zabrakło gry w planszówki czy zajęć plastycznych. Na spotkanie z Beatą Prankę-Zdziebło, kolekcjonerką dawnych książek dziecięcych, zaprosił toruński antykwariat księgarski. Poznaliśmy część z liczącego ponad 700 tytułów księgozbioru kolekcjonerki i zarazem miłośniczki literatury dziecięcej. Rozmawiamy o starszym wydawnictwie, starszym, ale cały czas aktualnym dla dzieci. Dzieci chętnie sięgają po te książki, jak się okazuje. Tak, bardzo chętnie sięgają po te książki. Generalnie staram się jak najbardziej promować czytanie książek. Zaczęło się od czytania oczywiście mojej córce. W tej chwili też czasami udaje mi się gdzieś w szkołach poczytać, pokazać dawne książki. Także jeżeli tylko nauczyciele są chętni, to zabieram swoje książki ze sobą, opowiadam o starych książkach, czytam. Dzieci mają okazję obejrzeć, czasami dotknąć. Po raz pierwszy często się zdarza, że widzą pewne egzemplarze, bo tak naprawdę są one mało dostępne w tej chwili. Te książki, które ja mam w swoich zbiorach. Myślimy o dawnych książkach, mówimy, no właśnie, jeżeli chodzi o tytuły, co to za tytuły?
Co to za tytuły? No chociażby baśń o królu Dardanelu, awantura o kapcie, o kapitanie Pyk-Pyku, baśnie polskie, stare wydania. Stare książki, czyli moje książki, tak, te, które ja zbieram, to są z lat 1945-1980. Ja wiem, że dla niektórych mogą nie być stare, a dla niektórych są właśnie bardzo, bardzo już starymi książkami. To zależy, jak do tego podchodzimy, bo dla osób dorosłych, tak powiedzmy w starszym wieku, no to stara książka to będzie książka przedwojenna, ale moja kolekcja zaczęła się od tego, że zaczęłam zbierać głównie ze względu na ilustratorów, tak? Czyli bardziej pod takim względem estetycznym niż jeżeli chodzi o treść. Natomiast w tej chwili jest to bardzo, bardzo różne. I chodzi o treść, i chodzi o ilustrację, o pokazanie tego, jak dawniej łączono jedno z drugim. Duża jest różnica, jeżeli chodzi o treść w tej dawnej książce od tej współczesnej? Od tej współczesnej zdecydowanie. Zdecydowanie w tej chwili mam wrażenie, że te dawne książki to była głównie treść, tak? Zwłaszcza książki sprzed II wojny światowej. One były bardzo często nawet w ogóle nie ilustrowane, albo te ilustracje były gdzieś tam tylko marginalnie traktowane. Natomiast w tej chwili, jeżeli się przyjrzymy książkom, to jest to głównie ilustracja z dodatkiem jakiejś treści, naprawdę czasami niewielkiej. Także to wszystko zdecydowanie się różni, ale mówimy o praktycznie o 100 latach, tak? To jest taki, powiedzmy, rozdział, jeżeli chodzi o lata. O różnicę. Idziemy w byle jakość, czy po prostu stajemy się wygodni, nie chce nam się czytać? Nie, to wynika z tego, że w tej chwili jest też taka moda. Uważam, że w tej chwili w ogóle polskie ilustratorstwo i polska książka ma się bardzo dobrze, tak? Ale mówimy o współczesnej książce, o tej, która od kilku lat się gdzieś tam pojawia. Zresztą mamy tutaj naszą toruńską, nawet niesamowitego, jak to się mówi, niesamowitą gwiazdę, panią Chmielewską, która no, znana jest na całym świecie. Ona zarówno pisze, jak i ilustruje swoje książki. Myślę, że najgorzej z naszą polską książką było w okresie 1980-2000. Tak? Ta książka faktycznie była przeładowana ilustracją. Ta ilustracja bardzo często była byle jaka, ale to też chodziło o to, że wtedy robiło się wszystko komputerowo, tak? I jakby nie wykorzystywano zupełnie wyobraźni. A w tej chwili odchodzi się już od tych komputerowych takich prac na rzecz takich, powiedzmy, bardziej już ilustratorskich, ręcznych, tak? Nie wiem. Mówi się, że dawna motoryzacja miała duszę, że dawne filmy mają duszę, że no właśnie dawne książki mają duszę. Tak, tak, dawne książki, ale tu też chodzi o nasze wspomnienia po prostu, tak? To jest bardzo często podróż sentymentalna, tak? Kupujemy książki te stare, powiedzmy kilkudziesięcioletnie, bo mieliśmy takie w domu, tak? Albo nasi dziadkowie mieli takie książki i bardzo często, jak właśnie pokazuję moje książki, to ludzie mówią, ojej, to taką miałem. I gdzieś tam widzę, że fajnie jest, że ludzie zaczynają po takich wystawach, po takich spotkaniach właśnie chętniej wracać do tych dawnych książek, kupują je, szukają gdzieś, żeby właśnie mieć w domu coś, co przypomina nam nasze dzieciństwo, bo to chyba też o to chodzi, prawda? Dzięki temu też możemy jakby dotknąć tego dawnego i słownictwa, bo ten język zdecydowanie bardziej różnił się od tego współczesnego. Możemy jakby odkrywać historię na nowo, historię polskiej literatury, polskiej baśni. Polskiej baśni, polskiego języka. Czasami trzeba dzieciom tłumaczyć, jak się czyta te dawne książki, właśnie co oznaczają poszczególne słowa, bo dla nich to w ogóle jest abstrakcja totalna, prawda? Jak dawniej, że w niej bywało na przykład. Tak, jak dawniej, że w niej bywało. No już w tej chwili z głowy panu nie powiem, ale w każdym bądź razie no, jest to niesamowite też doświadczenie, a poza tym pokazywanie też dzieciom, jak ilustratorzy potrafili jedną kreską narysować całą postać i jak bardzo to rozbudza wyobraźnię przede wszystkim dziecka, tak? Bo te książki z moich zbiorów, tak, ilustrowane przez Stannego, przez Wilkonia, przez Wróblewskiego i przez wielu innych wspaniałych ilustratorów, one przede wszystkim miały na celu pobudzić wyobraźnię. One nigdy nie były dosłowne, tak? I niesamowicie łączyły się z tekstem, czyli tekst i ilustracja uzupełniały się. Stanny nawet zajmował się całym składem, czyli on zarówno ilustrował, pisał, ustawiał czcionkę, tak? I zajmował się składem całej książki, więc jakby taki artysta od początku do końca towarzyszył w procesie powstawania jednej książki. To jest niesamowite. I w tej chwili się do tego też wraca. W tej chwili widzę, że ilustratorzy też zaczynają jakby czuwać nad całością, czyli piszą książkę i ją ilustrują jednocześnie. Tak? Więc to też jest fajne, bo to też wzbogaca zarówno oczywiście artystę, jak i no nas, jeżeli czytamy takie książki oczywiście, tak? Do czego oczywiście zachęcam jak najbardziej. Babcia, mama zawsze powtarzała, dużo czytaj, będziesz umiał się wypowiadać. Tak, to prawda. I ja widzę po moim dziecku, tak, które bardzo dużo czyta. Ja mam swoją kolekcję, ona w tej chwili ma swoją kolekcję, tak? Troszeczkę mnie papuguje, to jest fajne, natomiast
przede wszystkim ma niesamowicie bogate słownictwo i wszyscy nauczyciele to podkreślają, że nasza córka bardzo pięknie pisze. Ona już zaczęła też sama coś tam pisać, więc no, to przechodzi tak na rozwój jak najbardziej dziecka intelektualne, więc zapraszamy do czytania już od małego. A propos samej kolekcji, warto kolekcjonować literaturę, baśnie? Wiem, że te dawne książki, egzemplarze, ich ceny zaczynają naprawdę windować w górę. Ja myślę, że to jest porównywalne. Za książkę nową musi pan zapłacić około 20, 30, 40 czasami złotych, tak? I książki te z lat 70., 80. to są podobne ceny. Tak, wiadomo, że może jakość papieru nie jest tak dobra, natomiast no, to jest inna wartość, o której się mówi i której nie da się porównać w żaden sposób, tak? Nie da się wycenić wartości sentymentalnej, no bo niby jak, prawda? No tego zapachu papieru też nie da się powtórzyć. Tak, dokładnie, to jest zupełnie inna sprawa, więc... Sam też dotyk tego papieru, pokazywanie dzieciom, tak, że papier kiedyś inaczej wyglądał, tak, że no, jest on taki szary, żółtawy, ale to też ma swój urok po prostu, najzwyczajniej. No, może dla nas większy niż dla dzieci, ale niech dzieci też przez właśnie dotykanie poznają, że papier może mieć troszeczkę inną strukturę niż ten, którym spotykają się dzisiaj do drukarki, tak, że jest gładziutki i taki, no, powiedzmy, elegancki. Dzisiaj spotkanie z rodzicami, o co najczęściej pytają? Przeważnie ile mam książek, albo czy mam taką, a nie inną książkę, bo oni gdzieś tam kojarzą, że coś takiego mieli, tak? Także no przeważnie o takie rzeczy pytają, ewentualnie o jakieś konkretne tytuły, które gdzieś tam kojarzą, pamiętają o jakichś tam książkach ze swojego dzieciństwa. To ile tych książek ma pani w swoim zbiorze? Nie wiem. Około 700 chyba. To nie jest dużo tak naprawdę. Wiem, że są kolekcjonerzy, którzy mają więcej książek, ale no względy tak pomieszczenia, nie wszystko damy radę upchać, że tak powiem. Ale rozumiem, że na honorowym miejscu w domu. Tak, oczywiście, że tak. Na honorowym miejscu w domu, na półkach leżą i czekają na kolejne spotkania z czytelnikami. Dzisiaj spotykamy się w ramach Kujawsko-Pomorskiego Weekendu Księgarni Kameralnych. Mm-hmm. Bardzo cenna inicjatywa, przybliżająca także tym najmłodszym czytelnikom samą ideę czytania, sięgania po książki. Cieszę się bardzo, że pani Aldona cały czas działa tutaj w tą stronę i coraz większy zasięg ma ta impreza, więc co prawda kameralny, tak jak jest w tytule, czyli no jak widać może nie za dużo osób korzysta tutaj z naszych spotkań, ale wydaje mi się, że czasami naprawdę takie małe, fajne inicjatywy, znaczy inaczej, zaczynamy od małych inicjatyw, a potem przerasta się to w coś naprawdę dużego i ja mam nadzieję, że to będzie dalej trwało i będzie się rozrastało na tyle, że będziemy mieli jeszcze większą publiczność tutaj w Toruniu, no i w całym województwie, tak? Bo w tej chwili i we Włocławku, i w Bydgoszczy są te imprezy, więc fajna sprawa, fajna inicjatywa. W trakcie pierwszego kujawsko-pomorskiego weekendu księgarni kameralnych nie zabrakło czytania dzieciom, oczywiście ze wspomnianego księgozbioru. Taka brzydka i zniszczona, a jednak historia w środku jest taka fajna, że cały czas ją czytamy w domu. A bajka ma tytuł Agnieszka opowiada bajkę. A jej autorką jest pani Joanna Papuzińska. I leci. Kiedy mama wróciła z pracy i zjadła obiad, Agnieszka usiadła jej na kolanach i zapytała, czy chcesz, mamo, posłuchać nowoczesnej bajki o kotku? Bardzo chcę, zawołała mama, więc posłuchaj. Żył był sobie w nocy w mieszkaniu mały kotek, który szukał swojej mamusi. Chodził, chodził, aż spotkał małego. Pies. Aha. Czemu płaczesz, mały zwierzaczku? Spytał piesek, który nigdy w życiu nie widział kota. Zgubiłem swoją mamusię. Zaprowadź mnie do niej, szlochał kotek. A jak wygląda twoja mamusia? Powiedz mi, to ci pomogę jej szukać. Ma miękkie, puszyste futerko, powiedział malutki kotek. Ach, tak, szczeknął radośnie piesek. To przestań szybko płakać, bo bardzo dobrze znam twoją mamusię. Chodź, zaprowadzę cię do niej. I pobiegli razem do pokoju. Tam leżał pod łóżkiem futrzany dywanik. Wiesz, taki jak mój, masz tu swoją mamusię i nie becz, powiedział z dumą piesek. Ale kotek zamiast się ucieszyć, zapłakał jeszcze bardziej. To nie jest moja mamusia, to futrzany dywanik przed łóżkiem. Zaprowadź mnie do prawdziwej mamusi. Jeszcze pod tym stołem.
A mówiłeś, że ma puszyste futerko, zmartwił się piesek. To jaka jest naprawdę ta twoja mamusia? Moja mamusia ma też czarny ogonek, którym zamiata po podłodze. Trzeba było zaraz tak mówić. Znam takie coś, co zamiata ogonkiem po podłodze. Pewnie jest moja mopa. Tylko nie wiedziałem, że ono jest twoją mamusią. Chodź, zaprowadzę cię do niego. I piesek zaprowadził kotka do przedpokoju, gdzie to stała była szczotka do zamiatania. Pójdzie to w innym klasie. A co kotek na to? Dopytywała się mama. No więc kotek znów płakał i powiedział, że to wcale nie jest jego mamusia. Bo jego mamusia jest całkiem inna. Mruczy mu kołysanki i patrzy na niego zielonymi oczyma, które świecą w nocy jak latarki. Śpiewa kołysanki, piosenki, ucieszył się piesek, błyska zielonym okiem, idziemy. I zaprowadził małego kotka tam, gdzie stało radio i wygrywało różne piosenki i mrugało zielonym okiem. A to nie była mama, tylko Jadria. To już chyba na pewno będzie twoja mamusia, powiedział. Tylko jedno oko sobie zamknęła, a drugim mruga. Nieprawda, to nie jest moja mamusia, rozpłakał się znowu kotek. To jest przecież radio. No więc jaka naprawdę jest twoja mamusia, bo ciągle mówisz coś innego. Moja mama, pisnął kotek, karmi nas codziennie mleczkiem. No nareszcie słyszę coś mądrego. Zaraz zaprowadzę cię do osoby, która wszystkich w tym domu karmi. I zaprowadził kotka do tapczanu, gdzie spała. A to mama dziewczynki, nie kotka. Prawdziwa mamusia. Ale nie kocia, tylko ludzka, taka jak ty. Kotek przyjrzał się tej mamusi i powiedział. To jest mamusia małej dziewczynki, a nie małego kotka. I znów chciał płakać, ale ta prawdziwa mamusia, taka jak ty, usłyszała przez sen, jak kotek i piesek rozmawiają i obudziła się. A jaki był koniec tej bajki? Zgadnij, mamo, pytała Agnieszka. Chyba, powiedziała mama, chyba ta prawdziwa mama jakoś się zaopiekowała małym kotkiem, tak? Zgadłaś, zgadłaś, mamo, ucieszyła się Agnieszka. Bo każda mama pożałuje każdego małego dziecka, prawda? I to może być kocie dziecko też. Ja też tak sobie pomyślałam i dlatego właśnie zaraz ci coś pokażę. Poczekaj chwilę. Poczytaj mi, mamo, poczytaj mi, tato. To takie dwie bardzo znane serie lat właśnie. Tak. Już minionego wieku. Tak, ale cały czas są dostępne. Można cały czas w księgarniach kupić nowe wydania ze starymi ilustracjami, także... Jak tak mama pięknie czyta, to dzieci słuchają. Ważny jest sposób intonacji, akcentu też pewnego rodzaju. Tak, trzeba na to zwracać uwagę. Trzeba zrobić z tego przedstawienie, żeby dzieci chciały słuchać, to prawda. Ja się uczyłam tego od pań bibliotekarek, pań nauczycielek. Następny weekend księgarni kameralnych w kwietniu. Więcej o nim i innych wydarzeniach z książką w tle na antykwariattorun.pl.